Pani prezydent, sprawa Mocarskiej Przystani, która, no jakby nie patrzeć, udowodniła w zeszłym roku, że jest taką perełką naszego miasta, tak? No, zrobił tam się problem. Głównie chodzi o to, że zostały zamknięte pomosty, te, które wkładka służą, wkładka i pomosty, tak? Czyli ograniczony jest w tej chwili ruch osób pieszych. Na początku tego tygodnia odbyło się spotkanie, w którym między innymi pani wzięła udział, żeby ocenić tak naprawdę, gdzie leży problem i co zrobić, tak, żeby ten problem rozwiązać. Odbyliśmy spotkanie z wykonawcą, też z mediami, mające na celu to, żeby na własne oczy zobaczyć, w czym problem. Więc konkluzja jest taka, że naszym zdaniem nie ma zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców w żadnym wypadku. Te szkody, które powstały, to tak naprawdę powstały już po zamknięciu tej kładki na skutek tego, że no, część mieszkańców chciała przejść pomimo tego, że kładka jest zamknięta, i przechodziła po tych barierkach i po prostu zostały urwane. Teraz podjęliśmy działania mające na celu otwarcie tej przystani. W dniu dzisiejszym spotkałam się z panem inspektorem nadzoru, z panem powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego. Pan inspektor obiecał, że jeszcze raz przeanalizuje sprawę i w następnym tygodniu spotkamy się ponownie. Może wtedy uda się zmienić decyzję pana inspektora. Oczywiście zdrowie i życie mieszkańców jest dla nas najważniejsze, ale myślę, że tutaj powstało zbyt wiele niedomówień i chcemy to wyjaśnić. Jeżeli są jakieś zalecenia, które musimy wykonać, żeby ta przystań była bezpieczna i jednocześnie otwarta, to oczywiście to zrobimy, ale no, tutaj problem jest w tym, że te zalecenia zostały już wykonane, a przystań jest ciągle zamknięta. Także myślę, że po prostu doszło do małego nieporozumienia i trzeba to wyjaśnić. Żeby uściślić, przystań została, znaczy może nie cała przystań, tylko te ścieżki pieszych, tak? Zostało to zamknięte na wniosek nadzoru, tak, budowlanego. Tak, tak, już w zeszłym roku, od chyba bodajże lipca, była pierwsza decyzja o zamknięciu kładki i pomostu. Prezydent jeszcze wtedy Połucki odwoływał się od tej decyzji, wojewódzki inspektor podtrzymał tę decyzję i ta decyzja została właśnie wydana, ta podtrzymująca, w lutym. Chodzi tam głównie, jakby problem stanowią te odstępy pomiędzy tymi belkami, deskami, tak? Natomiast i to jest zasadniczy problem. W tej chwili już tak. Przy czym pewnie wszyscy byliśmy na kilku pomostach w życiu, czy w Sopocie, czy w innym mieście, i te odległości pomiędzy balami no, są większe. I nic się nie dzieje, oprócz tego, że wiadomo, na pomoście raczej nie należy biegać w obcasach. Wtedy może stać się krzywda, ale przy normalnym użytkowaniu tego pomostu nie ma żadnego zagrożenia. Czyli realnie jest szansa, żeby pomosty zostały otwarte w najbliższym czasie, czyli? Tak. No myślę, że kilku tygodni, bo to są już kwestie decyzji administracyjnych, tak? Decyzja musi się uprawomocnić. Myślę, że około miesiąca. Zanim zacznie się robić ciepło, to myślę, że przystań zostanie otwarta w pełni. Tak jest. Jeszcze jedna rzecz odnośnie przystani, bo tylko i wyłącznie pomosty, tak? Natomiast sama przystań działa, funkcjonuje, tak, bo tam przecież zarówno trenują wioślarze. Tak, dokładnie. Trenują wioślarze, trenują karatecy, z tego co pamiętam. Jest lokal gastronomiczny, tak? są jakieś usługi też świadczone. Wszystko działa. Jest problem tylko z tą częścią pomostu i składką. Tak jest. Idąc dalej w kierunku z przystani, w kierunku centrum miasta i głównej ulicy, która powinna być reprezentacyjną, czyli mówię tutaj o ulicy 3 Maja, szczególnie zmierzając w kierunku jakby Wisły, czyli od Starego Rynku, no, tak, no niestety to miejsce nie jest reprezentacyjne. Mam na myśli tutaj skrzyżowanie ulicy 3 Maja i Tumskiej. Za kadencji jeszcze prezydenta Pałuckiego tam był plan, żeby miasto odbudowało tą kamienicę, która jest na rogu, i jeszcze jedną z ciągu tych kamienic. Z informacji no, niedawnych wynika, że jednak nie będzie to odbudowane, przynajmniej nie w tej chwili. W tym miejscu i nie w tym. Miał tam zostać pobudowany lokal komunalny, czyli tak naprawdę. No, lokal służący mieszkańcom jako budynek socjalny.
Myślę, że pobudowanie lokalu w tym miejscu mija się z celem tak naprawdę, bo chcemy ożywić tą część miasta. Tak naprawdę to powinien być taki wrocławski deptak, tak, na wzór Piotrkowskiej czy Szerokiej Toruńskiej. Tam mają być usługi, mają być kafejki, kawiarenki, a nie mieszkania komunalne. Tak? To jest stara zabudowa przeznaczona do innych celów. Miejsce na budynki mieszkalne jest na osiedlach mieszkalnych. I myślę, że do tego będziemy dążyć. Na razie trwają prace mające na celu zlecenie rozbiórki i wywiezienie tego gruzu, a po tym czasie będziemy planować, co tam zrobić tak naprawdę. Myślę, że albo zostanie tam pobudowany jakiś lokal użytkowy, albo zostanie po prostu ta nieruchomość sprzedana. Jeszcze nie ma decyzji. Mhm. Czyli no, troszeczkę tak, byłoby to mylne, bo udało się miastu w końcu odzyskać tą nieruchomość, mhm, tak, po wielu latach, bo tam był problem z poprzednim właścicielem. Tak. I teraz, czyli rozpatrywana jest możliwość również... Na 3 maja to jest podstawowy problem też rewitalizacji 3 maja. Tylko jedna kamienica na 3 maja w tej chwili jest w pełni własnością miasta. Większość tych kamienic ma nieuregulowany status prawny, w związku z tym trudno też je rewitalizować. Nie wiemy, większości nie znamy właścicieli, bo jest to mienie dość często porzucone. Dlatego ta struktura własnościowa uniemożliwia podjęcie też działań. Rozpoczynamy działania mające na celu uporządkowanie tego. Wtedy będziemy starali się zrewitalizować 3 maja. Wpisaliśmy rewitalizację 3 maja do celów OSI na tą prognozę 14-20. Może uda nam się zdobyć tam jakieś środki i wtedy zamiast rewitalizacji Placu Wolności, bo on jednak sam, rewitalizacja Placu Wolności przebiega płynniej, jednak sami użytkownicy widzą potrzebę remontów, a tutaj na 3 maja trzeba pomóc. A co z ulicą Tumską? Bo niestety podobno ma zostać częściowo zamknięta dla ruchu samochodów. Tak, czytałam też dzisiaj, dopiero dzisiaj się dowiedziałam, że ze względu na stan techniczny budynku zostanie częściowo zamknięta. Przyjrzę się problemowi, bo przyznam szczerze, że nie znam problemu. Czyli w najbliższym czasie będziemy mieli jakieś informacje, tak, co dalej z tym problemem. Tak? Tak. Bo niestety ulica Tumska od wielu, wielu lat wygląda... Wygląda jak wygląda, dokładnie. Myślę, że to jest pokłosie tego, że 3 maja im dalej, i idąc dalej 3 maja od Placu Wolności, tym wygląda gorzej 3 maja i tym gorzej wygląda to Stare Miasto. Jeżeli damy troszeczkę życia 3 maja, to pójdzie to ku Wiśle. To życie myślę, że dalej w stronę przystani. Tak jest. I na koniec ostatnie pytanie dotyczące dobrej wiadomości, która również pojawiła się niedawno. Chodzi o otworzenie dla ruchu również pojazdów, przejazdu kolejowego łączącego ulicę Kaliską z centrum miasta. Tak? Tak. Udało się zrobić to, co było niewykonalne dla poprzednich władz miasta. Wiemy, na razie nie ma szczegółowych informacji. Na razie dostaliśmy informację, że wniosek jest poddawany ocenom różnych komisji. Wiemy, że PKP już zbadało, że jest to możliwe technicznie, ale procedury wewnętrzne są takie, że najpierw zakład w Bydgoszczy musi się wypowiedzieć, a później decyzję ostateczną podejmuje PLK w Warszawie. Także no to musi trochę trwać, to są wymogi formalne. Czyli pozostaje pytanie nie czy, tylko kiedy. Tylko kiedy, dokładnie.